Otwieram 66. sesję Rady Miejskiej w Krynicy. Projekt porządku obrad. Oczywiście jeszcze przywitam Państwa, Panie i Panów Radnych. Przywitam Panie i Panów Sołtysów, przedstawicieli Komitetów Osiedlowych. Witam Pana Burmistrza, witam Panią Skarbnik, witam Panią Sekretarz. Witam Pana Dyrektora Gospodarki Komunalnej. Witam przedstawicieli komisariatu, Pana kierownika komisariatu, Pana Dziennikowego oraz wszystkich pozostałych obecnych w tej sesji. Projekt porządku obrad. Otwarcie, stwierdzenie kworum, powołanie sekretarza obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji. 5. Informacja burmistrza z działaniem ubiegłej sesji. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Mogilnica. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza gminy miasta Mogilnica do sprzedaży organu lokalu mieszkalnego mieszczącego się przy ulicy Kilińskiego 21. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogilnicy. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla gminy miasta Mogilnica do roku 2024. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru terenu a położonego w sołectwie Izabeli gmina Mogilnica. 13. Sprawy bieżące interpelacje radnych. 14. Sprawy mieszkańców. 15. Zakończenie obrad. Proszę o wygłaszanie kandydatury na sekretarza obrad. Pana Radeckiego Piotrka. Pan Piotr Radecki wyraża zgodę. Pan wyraża. To jest zatem mamy pan Piotr Radecki, sekretarzem obrad. Proszę o podniesienie mandatu. Dziękuję. Niezakończony. 12 głosów. 12. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie mandatu. Przechodzimy do punktu 5. Informacja burmistrza i działania do ubiegłej sesji. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w ostatniej sesji zostały wydane następujące zarządzenia. Numer 40 28 czerwca w sprawie powołania inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Miasta Mogilnica. Zarządzenie numer 41 28 czerwca w sprawie powołania wspólnego inspektora ochrony danych. Zarządzenie numer 42 28 czerwca w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2018. Zarządzenie numer 43 29 czerwca w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018. Zarządzenie numer 44 29 czerwca w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2018. Zarządzenie numer 45 29 czerwca w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta na lata 2018-2027. Zarządzenie numer 46 3 lipca w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Miasta Mogilnicy. Zarządzenie numer 47 6 lipca w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Miasta. Zarządzenie numer 48 6 lipca w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości dla projektu pod nazwą wykonanie siłowni zewnętrznej przy zespole publicznej szkoły podstawowej i publicznego przedszkola Rzostowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach działania wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LIDER
objętego programem wzmacniania kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Zarządzenie nr 49 z 9 lipca w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018. Zarządzenie nr 50 z 9 lipca w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2018. Zarządzenie nr 51 z 9 lipca w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego. Zarządzenie nr 52 z 9 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia polityki rachunkowości dla zadania pod nazwą zakup wyposażenia do świetlicy miejskiej w miejscowości Łodziczna współfinansowanego ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach mazowieckiego instrumentu aktywizacji SOEC Mazowsze 2018. Zarządzenie nr 53 z 9 lipca w sprawie ustalenia polityki rachunkowości dla zadania pod nazwą zakup wyposażenia do świetlicy miejskiej w budynku P. Nie PSP, tylko OSP. Oczywiście. Poza wszystko komputery OSP Dyre współfinansowanego ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach mazowieckiego instrumentu aktywizacji SOEC Mazowsze 2018. Zarządzenie nr 54 z 12 lipca w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań. Zarządzenie nr 55 z 16 lipca w sprawie zorganizowania punktu kontrolnego PNS. Nr 56 z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2018. Zarządzenie nr 57 z 20 lipca w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018. Zarządzenie nr 58 z 20 lipca w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta na rok 2018. Zarządzenie nr 59 z 31 lipca w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018. Zarządzenie nr 60 z 31 lipca w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2018. Zarządzenie nr 61 z 6 sierpnia w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018. Zarządzenie nr 62 z 6 sierpnia w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta na rok 2018. Zarządzenie nr 63 z 6 sierpnia w sprawie przekazania przebudowy dachu wraz z ociepleniem budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łowienicy. Zarządzenie nr 64 z 8 sierpnia w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do dokonania naboru na stanowisko w Urzędzie Gminy i Miasta, referent do spraw pozyskiwania środków unijnych, inwestycji i remontów. Zarządzenie nr 65 z 20 sierpnia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika urzędu. Zarządzenie nr 66 z 20 sierpnia w sprawie powierzenia obowiązku dyrektora Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu. Zarządzenie nr 67 z 20 sierpnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie utworzenia publicznego żłobka w Mogielnicy. Zarządzenie nr 68 z 20 sierpnia 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej informacji o przebiegu wykonania budżetu i miast gminy miasta Mogielnice za pierwsze półrocze 2018 roku. Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowych Miejsko-Gminnej Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy za pierwsze półrocze. Zarządzenie nr 69 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018. Zarządzenie nr 70 31 sierpnia w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018. Zarządzenie nr 71 z 7 września w sprawie przekazania sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Opalączka i Mogielnica. Zarządzenie nr 72 z 10 sierpnia w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń zgrywających działanie jednostek OSP z terenu gminy Mogielnica pod nadzorem Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. Zarządzenie nr 73 z 12 września w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018. Zarządzenie nr 74 dnia 12 września w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2018. Zarządzenie nr 75 z 12 września w sprawie ustalenia polityki rachunkowości dla zadania polegającego na nabyciu na rzecz ochotniczych straży pożarnych lub pożarzących dniach i urządzeń ratownictwa niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości. To były wszystkie zarządzenia, jakie zostały wydane
w okresie między poprzednią sesją zwyczajną a obecną sesją treści tych zarządzeń są do zapoznania się u pani sekretarz, jak również znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej, czyli BIP jest krótko, więc jeśli ktoś szczegółowo chce się zapoznać, może tam przejrzeć wszystko. Dziękuję. Czy są jakieś pytania odnośnie tych zarządzeń? Nie widzę. Proszę panie sekretarz. Dzień dobry. Chciałabym poinformować Radę o złożonych oświadczeniach majątkowych przez skarbnika, zastępcę skarbnika, sekretarza, przez osoby wydające w imieniu burmistrza decyzję, przez kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych. Oświadczenia majątkowe wyżej wymienione osoby złożyły w terminie, to jest do 30 kwietnia 2018 roku. W mojej ocenie oświadczenia zostały złożone poprawnie i nie zawierały błędów. W dniu 9 lipca 2018 roku oświadczenia majątkowe zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Grójcu. Do chwili obecnej informacji, czy tak powiem, zwrotnej nie ma. Dziękuję bardzo. To wszystko? Tak, to wszystko. Dziękuję bardzo. Ja chciałem jeszcze dodać tylko, że radni też musimy złożyć oświadczenia majątkowe dodatkowe, bo tak jak były zawsze składane, teraz wyszło zarządzenie, że 2 miesiące przed końcem kadencji, czyli do tak, wszyscy radni musimy złożyć oświadczenia majątkowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz artykułu 212, artykułu 214, artykułu 215, artykułu 216, ust. 2, artykułu 217, artykułu 221, artykułu 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale budżetowej na rok 2018 gminy i miasta Mogielnica nr 53 łamane przez 234 łamane przez 2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się zmian. Pierwsze. W paragrafie pierwszym punkt pierwszy uchwala się dochody łączne w kwocie 39 315 405 zł. Z tego a bieżące w kwocie 37 2 988 zł i b majątkowe w kwocie 2 312 417 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 zmiany planowanych dochodów budżetu na 2018 rok zmienia się tabela nr 1 planowane dochody budżetu na 2018 rok. 2. W paragrafie 1 punkt 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie 45 524 431 zł z tego a bieżące w kwocie 34 503 656 zł. B majątkowe w kwocie 11 020 774 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 zmiany planowanych wydatków budżetu na 2018 rok zmienia się tabela nr 2 planowane wydatki budżetu na 2018 rok. 3. W paragrafie paragraf 4 otrzymuje brzmienie. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej na 2018 rok gminy miasta Mogielnica nr 53 łamane przez 234 łamane przez 2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku pozostają bez zmian. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta Mogielnica. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Uzasadnienie. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2018 rok o kwotę
83 938 zł, w tym w rozdziale 75412 paragraf 2440 o kwotę 32 421 zł z tytułu dotacji celowej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej Fundusz Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. W rozdziale 75801 paragraf 2920 o kwotę 44 531 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W rozdziale 80101 paragraf 0750 o kwotę 6986 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w kompleksie sportowym przy PSP nr 2 w Mogielnicy. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 83 938 zł w tym. W rozdziale 75412 paragraf 4210 o kwotę 32 421 zł na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz jednostek OSP niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. W rozdziale 80.101 paragraf 4240 o kwotę 44 531 zł na wyposażenie publicznej szkoły podstawowej nr 2 w Mogielnicy pomocy dydaktycznej niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. W rozdziale 80.101 paragraf 4300 o kwotę 6986 zł na przeglądy budynku PSP nr 2 w Mogielnicy. Przenosi się planowane wydatki budżetu. W rozdziale 80.101 paragraf 4040 w kwocie 35 534 zł z rozdziału 80.103 paragraf 4040 w kwocie 4046 zł. Z rozdziału 80.110 paragraf 4040 w kwocie 6611 zł oraz z rozdziału 80.120 paragraf 4040 w kwocie 4203 zł do rozdziału 80.146 paragraf 4700 w kwocie 16 929 zł. Oraz do paragrafu 4300 w kwocie 33 465 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na szkolenia Rady Pedagogicznej, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w gminnych placówkach oświatowych. Z rozdziału 90.095 paragraf 4300 w kwocie 8 tysięcy do rozdziału 75.412 paragraf 4430 przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodów pożarniczych. Tyle uzasadnienia. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, te środki, które wprowadzamy, wynikają z dotacji, jaką otrzymała gmina. Gmina dołożyła do dotacji na zakup sprzętu jednostek OSP niebagatelną kwotę 1%, czyli 324 zł. To pozyskana kwota to jest 32 421. Więc tutaj skorzystaliśmy ze środków zewnętrznych, jakie oferuje ministerstwo. Wniosek przeszedł weryfikację. W związku z tym no, mogę powiedzieć, że zaoszczędziliśmy na zakupach sprzętu dla jednostek OSP. Na co on jest przeznaczony? No to poszczególne jednostki wskazały potrzeby. Według tego szczegółowy sprzęt jest w tej chwili już w trakcie rozpoznania cenowego. Będziemy je po prostu kupować. Jeżeli chodzi o kolejną kwotę, jaką pozyskaliśmy dotacji, to skorzystaliśmy z rezerwy części oświatowej subwencji. Kwota 44 531. Gminy mają możliwość ubiegania się z tak zwanej rezerwy oświatowej na nieprzewidziane wydatki. Łącznie w tym roku uzyskaliśmy na reformę oświaty z Ministerstwa Edukacji 44 tysiące plus różnica do 70 tysięcy, 30 kilka tysięcy, czyli ponad 70 tysięcy, a reforma oświaty kosztowała nasz budżet 2 miliony. Czyli 2 miliony, 70 tysięcy, tyle gmina dołożyła do
oświaty z tytułu reformy. No, każda złotówka się liczy, w związku z tym nawet gdyby byłoby to 2000, to też byśmy oczywiście składali wniosek, ale chciałbym, żebyście Państwo mieli świadomość. Mówię, czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie mandatu. Przechodzimy do następnego punktu. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Mogilnica. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punktu ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 52 ust. 1 punkt 1 ust. 3 ustawy z dnia z października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych uchwala się, co następuje. Paragraf 1. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Mogilnica zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie. 2. Realizacja zajęć, o których mowa w ustępie pierwszym, odbywa się w godzinach określonych w statutach i arkuszach organizacyjnych. Paragraf 2. Określa się wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego roku kalendarzowym, którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Mogilnica w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W czasie przekraczającym wymiar określony w paragrafie pierwszym wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. 2. Opłata, o której mowa w ustępie pierwszym, nie obejmuje kosztów wyżywienia. 3. Miesięczna wysokość opłat za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w ustępie pierwszym, jest iloczynem stawki godzinowej określonej w ustępie pierwszym oraz zadeklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym ponad czas realizacji podstawy programowej, o której mowa w paragrafie pierwszym. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy miasta Mogilnica. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Czy są pytania do tej uchwały? Drodzy radni, szanowni państwo, nic się nie zmienia w stosunku do tego, co było do tej pory, oprócz podstawy prawnej. W związku z tym, że Sejm przegłosował nowelizację, dla nas to nic się nie zmienia, ale musimy zmienić podstawę prawną. To, co było do tej pory, zostaje tak, jak jest. Najprościej. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Tej uchwały nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie mandatu. Dziękuję. Uchwała Rady Miejskiej w Mogilnicy w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w Mogilnicy przy ulicy Glińskiego 21 wraz z częścią wspólną działki 1062 będącej własnością gminy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy w związku z artykułem 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Miejska w Mogilnicy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Chilińskiego 21 w Mogilnicy wraz z częściami wspólnymi w budynku i działce numer 1062 stanowiącej własność gminy. Paragraf 2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z częściami wspólnymi w budynku i działce numer 1062 odbędzie się w drodze przetargu nieograniczonego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy miasta Mogilnica. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu. Proszę burmistrza wyjaśnić. Kilka słów wyjaśnienia. Dlaczego?
Otóż lokal znajduje się na ulicy Kędzierskiego, tak jak jest napisane, 21. Jest to blok wielorodzinny, czy budynek może wielorodzinny. Osoba, która zamieszkiwała ten lokal, była najemcą, zmarła. W związku z tym zostały skierowane podania mieszkańców w sprawie wynajęcia, ewentualnie zakupu tego lokalu do Komisji Gospodarki i Budżetu. Statut tak mówi, że Komisja Gospodarki i Budżetu przedstawia opinię, co z tym zrobić. W wyniku głosowania zostało określone, że ten lokal ma być wystawiony do sprzedaży. Żeby został wystawiony do sprzedaży, Rada Gminy uchwałą musi mnie do tego upoważnić. Oczywiście sprzedaż będzie w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z procedurą, jaka jest opisana w ustawie. Są pytania? Proszę bardzo. Jakie koszty tego wycenienia? Panie i panowie radni, zwracam się do was o niepopieranie tej uchwały. Pozostawienie lokalu przy ulicy Kielickiego w zasobach mieszkaniowych gminy. Przetarg, panie burmistrzu, to żadna ściema dostała. Proszę o ciszę. Ale lokalami komunalnymi w naszej gminie to pańska zasługa. W gminie są ludzie mniej operatywni, posiadający o trudną sytuację życiową lub po prostu nie sprzyjają im los. Takim osobom gmina ma obowiązek pomagać. Na komisjach nieraz widzieliście, ile osób potrzebuje mieszkań. Tłumaczenie, że to ich problem do wygrania. Dzisiaj oni potrzebują pomocy, a może jutro to być ktoś z nas. To my radni też jesteśmy za nich odpowiedzialni. Dlatego proszę o chwilę zastanowienia i podjęcia tej decyzji. Są jeszcze jakieś pytania? Mam pytanie, panie burmistrzu, czy ma gmina lokal socjalny? Powinna mieć w razie jakiś... Tak, oczywiście jest taki lokal socjalny zarezerwowany na nieprzewidziane przypadki, w związku z tym zabezpieczenie, gdyby nie daj Boże doszło do jakiegoś zdarzenia, taki lokal jest zabezpieczony. W którym miejscu ten lokal jest? W którym lokal znajduje się, w którym miejscu znajduje się lokal? Ulica Dziarnowska 21. Ja bym się wydał, może. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do tej uchwały? Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie mandatu. 6. Kto jest przeciwny? 7. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilnicy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się adres siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na ulica Rynek 1, 05600 Mogielnica. Dwa. W zakresie wynikającym z ustępu pierwszego zmiany ulegają statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Paragraf 2. Przyjmuje się tekst jednolity statutu po utworzeniu w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta Mogielnica. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania do tej uchwały? Pan burmistrz chciałby wyjaśnić. Tak, szanowni państwo, Miejsko Gminne Ośrodek Kultury do tej pory zajmował lokal w budynku po przeciwległej stronie. W związku z reorganizacją i przeniesieniem do tego budynku musi być zmieniony adres. W związku z tym musi to być usankcjonowane w odpowiednich dokumentach, w związku z tym potrzebna jest zmiana, którą dzisiaj, mam nadzieję, państwo przegłosujecie uchwałę. Z tego co wynika z powodu. Skoro nie ma pytań, kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie mandatu. 12 jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany siedziby Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się adres siedziby Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej na ulicę Rynek 1, 05 640, Mielnica. 2. W zakresie wynikającym z ustępu pierwszego zmianie ulega statut Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mielnicy. Paragraf 2. W paragrafie 3 statucie Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej otrzymuje brzmienie. Siedzibą biblioteki jest lokal w budynku Urzędu Gminy Miasta Mogielnicy. Paragraf 3. Przyjmuje się tekst jednolity statutu jak załączniku nr 1 niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Gminy Miasta Mogielnica. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powierzenia. Proszę. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, sytuacja jest analogiczna jak w poprzednim przypadku. Przenieśliśmy bibliotekę do nowego budynku, w związku z tym jest konieczna zmiana w statucie. Korzystając z tej chwili, chciałbym Państwa poinformować, że został uruchomiony elektroniczny zbiór zasobów naszej biblioteki. Także jeżeli w tej chwili chcecie znaleźć jakąkolwiek pozycję, to wystarczy wejść na stronę internetową gminy i tam w odpowiedniej zakładce można przeszukać zbiór, jaki jest. W tej chwili jest wpisany do tego elektronicznego zbioru 80% zasobów biblioteki w Mogilnicy. Zamawiania elektronicznego jeszcze nie udostępniamy, ale przejrzenie i ewentualne znalezienie odpowiedniej pozycji jest już możliwe. Jednocześnie chciałbym Pana Przewodniczącego poprosić po przegłosowaniu tej uchwały, aby nastąpiła 10-minutowa przerwa. Są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie mandatu. Ogłaszam przerwę. Ogłaszam koniec przerwy. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla gminy Miasta Mogilnica do roku 2024. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla gminy Miasta Mogilnica do roku 2024. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, Rada Miejska w Mogilnicy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się do realizacji program ochrony środowiska dla gminy Miasta Mogilnica do roku 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Miasta Mogilnica. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 60. Traci moc uchwała nr 60/297/2010 Rady Miejskiej w Mogilnicy z dnia 29 stycznia 2010 roku. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak, kilka słów powiem. Szanowni Państwo, ekologia, ochrona środowiska, modne słowo w tej chwili. Gminy zostały zobowiązane do opracowania takich dokumentów. My taki dokument posiadaliśmy, więc musieliśmy go w tej chwili zaktualizować. Dokument został zaktualizowany. Został uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, w związku z tym trafia na posiedzenie Rady Gminy. Ten dokument jest podstawą do realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w ogólnym tego słowa znaczeniu. Jeśli Państwa interesują szczegółowe zagadnienia, to oczywiście go przedstawię. Jest to kilkadziesiąt stron, plus do tego jeszcze dokument strategiczny. No, może szczegółowe pytania, to wtedy odpowiem. Tak. Są jakieś pytania?
Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie mandatu. Przepraszam, zapomniałem o jednej rzeczy w międzyczasie. Ponieważ ostatnio toczyła się dyskusja na temat tak zwanej wymiany piecy, to krótki taki wstęp, informacja przekazana do mediów. Szanowni Państwo, jeżeli pamiętacie, w lutym albo w marcu przez informator telefoniczny otrzymaliście informację, zostało to również zamieszczone na stronie internetowej gminy Mogilnica, że będzie to wsparcie do wymiany piecy, montażu kolektorów słonecznych, oknów fotowoltaicznych, szeroko rozbudowany program. Zrobiłem to rozpoznanie w następującym celu. Zapowiadany był program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który miał wspomóc mieszkańców w realizacji tego typu przedsięwzięć, czyli wymiany piecy, mówiąc krótko, dociepleń budynków. Od tego czasu, luty, marzec, informacja w Wojewódzkim Funduszu, jak powiem, panie burmistrzu w maju, następny, panie burmistrzu w czerwcu, następny, panie burmistrzu w lipcu, następny, panie burmistrzu we wrześniu. No i we wrześniu usłyszeliśmy, że pan premier Morawiecki ogłosił program w pierwszej wersji, a mówię o słowach, które otrzymałem od kierownika delegatury Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Radomiu. Miało być to 145 miliardów złotych, nie mylić, miliony. Budżet państwa to jest 350 miliardów, więc miało być na ten cel 145 miliardów złotych wspomóc, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, ograniczyć niską emisję na terenie całej Polski. No, projekt w tej chwili jest na kwotę około 100 miliardów. Kto z Państwa był na spotkaniu, bo informacja została telefonicznie przekazana, jak również w sposób normalny, rozplakatowany. Więc rzeczywiście rząd uruchamia taki program. W pierwszej wersji miało być tak, że wnioski miały być składane do gminy przez mieszkańców zainteresowanych wymianą piecy. Zrobiliśmy rozpoznanie, było około 350 osób, czy takich u nas co najmniej zainteresowanych po tej pierwszej informacji telefonicznej w lutym lub marcu, już w tej chwili nie pamiętam. Więc obdzwoniliśmy te 350 osób, to jest informacja, która została przekazana. Przyjechali przedstawiciele, bo to było szkolenie organizowane przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, no i pani, która obok mnie siedziała, domyślam się, że była z ministerstwa, albo co najmniej monitorująca ten program. Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawili założenia tego programu. Założenia tego programu są następujące. Dla tych z Państwa, którzy nie byli. Ubiegać się może o wymianę piecy, termomodernizację i tak dalej osoba, która podejmie działania w kwocie nie mniejszej niż 7 tysięcy. W związku z tym obok mnie siedziała pani, która mówi, no panie burmistrze, ja mam piec za 4800 zł, piec gazowy i mnie wystarczy, jestem osobą samotną, no co ze mną? Proszę Państwa, zgodnie z projektem rządowym ta osoba się nie kwalifikuje. Powyżej 7 tysięcy w ramach tego przedsięwzięcia można wymienić piec, wymienić instalację, docieplić budynek, docieplić strop. Oczywiście nie na wymianę dachu, tylko na docieplenie stropu. No wszystkie te działania, które są. To jest możliwość sfinansowania tego z dotacji. Wysokość dotacji będzie przeliczona na średnie dochody mieszkańca. I wskaźniki tam zostały podane. Jeśli Państwo chcecie, no to oczywiście pracownicy powiedzą, ja tu szczegółowo mogę pomylić się, ale tak około 800 zł, jeżeli ktoś więcej niż 800 zł, to procent dofinansowania w postaci dotacji spada. Co z osobami, które chcą zainstalować na przykład ogniwa fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne? Niestety tylko pożyczki. Ja to powiedziałem na spotkaniu, powtórzę tutaj, wtedy kiedy montowałem kolektory słoneczne, był to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z dotacją. Wtedy kiedy montowałem ogniwa fotowoltaiczne, też do Państwa była informacja indywidualnie, też było z dotacją. Program rządowy jest nastawiony na pożyczki.
Powiem szczerze, 3 kW, bo tyle jest u mnie zamontowane, 20 tysięcy wydanie, no czas zwrotu jakiś będzie, nie mam jeszcze ostatniego rachunku, więc Państwu nie powiem dokładnie jak to wychodzi. Przy dofinansowaniu 8 tysięcy, czyli 20 tysięcy kosztowała instalacja ogniw fotowoltaicznych, minus 8 tysięcy, czyli 12 tysięcy musiałem dopłacić ze swoich. Jaki będzie czas zwrotu? Jeszcze nie wiem, bo nie mam ostatniego rachunku, więc trudno mi odpowiedzieć tutaj konkretnie. No to jeżeli osoba weźmie sobie kredyt i zamontuje za 20 tysięcy, poniesie koszty kredytu, co prawda niskie, po 2% było podane, około 2%, przepraszam, no to ten czas zwrotu oczywiście się wydłuża i w związku z tym bardzo cieszę się, że ten program został przyjęty przez Radę Gminy, bo on pozwala realizować zamierzenia, które powstały w mojej głowie na podstawie doświadczeń kilku lat kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i tego, co chociażby powiedziała ta pani. Proszę Państwa, uruchomiony został program naboru na piece dla osób, które nie łapią się w tym programie. Czyli jeżeli ktoś, jak również, jeśli się zakwalifikują do tego programu, bo na prezentacji, jeśli ktoś był, pan z Wojewódzkiego Funduszu pokazał, panie burmistrzu, a tu jest taki haczyk, może i gmina dofinansować. Więc my wpisujemy się w to, co zostało zaprezentowane tydzień temu na tej konferencji przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i taki nabór został ogłoszony. Ten nabór, proszę Państwa, żeby była sprawa jasna, jest do projektu budżetu. W tej chwili jest projektowany budżet na rok 2019. Ktoś, kto złożył wniosek, nie oznacza, że już ma przyznane, bo trafi to na posiedzenie. Projekt budżetu zostanie przedłożony przeze mnie do 15 listopada. Następnie toczą się komisje, obradują nad projektem i następnie Rada Gminy uchwala budżet. Więc te wnioski, które zostały złożone, są wnioskami do projektu budżetu. Gdybym opracował formularz, jakie drogi Państwo chcecie zrobić, no to też bym rozdał. Zamiast pisać, panie burmistrzu, jesteśmy zainteresowani budową drogi w miejscowości XY. Zdrów, żeby mieć łatwiej skonstruować budżet, takie wnioski zostały rozdane. I mam nadzieję, że przyszła Rada, bo to już nie ta Rada, będzie uchwalała budżet na rok 2019. Przymiarka w tej chwili do projektu budżetu, od razu powiem, jest to kwota 200 tysięcy. Jeśli tych wniosków będzie więcej, bo będzie łatwiej mi tutaj w tej chwili określić, to oczywiście w projekcie budżetu, zanim zostanie przedłożony Radzie do 15 listopada, ja tą kwotę jeszcze ruchomo oczywiście zmienię, a Rada może jeszcze podnieść. Jeżeli chodzi o program dotyczący ograniczenia niskiej emisji, czyli kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne. Program rządowy nie krytykuję, tylko mówię, że nie jest przyjazny dla mieszkańców, w związku z tym będę za tym i będę starał się przekonywać mieszkańców, chociaż tego nie umieszczam w projekcie budżetu na rok 2019, aby była dotacja 50% z budżetu gminy, 50% mieszkańc. Czyli porównam, ogniwa fotowoltaiczne moje 3 kW, 8 tysięcy wyłożyłem ze swoich pieniędzy, przepraszam, 8 tysięcy wyłożył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ze swoich pieniędzy, 12 tysięcy dołożyłem swoich. Jestem za tym, żeby było to 10 tysięcy do 10 tysięcy, bo myślę, że jest to skala, która zachęci mieszkańców gminy Mogilnica do wymiany. I teraz, czy jest to zgodne z innymi dokumentami, bo czasami mogą być wątpliwości. Proszę Państwa, w tym programie uzgodnionym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, przegłosowane przez Radę są dokumenty strategiczne na poziomie wspólnotowym. No, ten program niskiej emisji to został wdrożony nie dlatego, że Polsce się podobało, tylko docisnęła Unia Europejska tradycyjnie Polskę do tego, żeby zaczęli dbać o płuca, czy o zdrowie naszych mieszkańców. Więc są takie dokumenty na stronie 9. Strategia Europa 2020, cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 20%, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%, dla Polski jest to 15% plus zwiększenie efektywności energetycznej. Następnie to jest strategia Unii Europejskiej w zakresie przystosowania się do zmian klimatu, odpornienie działań na szczeblu Unii Europejskiej na zmiany klimatu, wspieranie przystosowania w kluczowych sektorach podatnych na zagrożenie.
i dyrektywa Unii Europejskiej z 2008 roku, z 21 maja, w sprawie jakości czystego powietrza. I siódmy, program środowiskowy, również już nie chcę Państwa zanudzać. I dokument tu znajdujący się w środku, zagadnienia horyzontalne, czyli to, co gmina realizować, wdrożenie stabilnych, niskoemisyjnych źródeł energii w skali lokalnej. My to będziemy realizować przez piece, przez inne tego typu działania. I dalej, w przypadku wykorzystania węgla ważne jest również instalowanie wysokosprawnych, nowoczesnych kotłów grzewczych. Więc wpisuje się to, co dzieje się w tej chwili na terenie gminy w tej sprawie, w dokumenty strategiczne, rządowe, jak również w dokument gminny i w przygotowywany projekt budżetu na rok 2019. W związku z tym burmistrz nie złamał żadnego prawa, bo za długo już urzęduje na tym urzędzie, żeby złamać prawo. O, to tyle tak woli dyskusji. Proszę. Jeśli są pytania, proszę bardzo. Nie możliwe do tego, co rozumiem, to gmina może dołożyć każdemu mieszkańcowi 10 tysięcy do dotacji tak zwanej, do wymiany, do założenia ogniw fotowoltaicznych. Nie, 20 tysięcy, jeżeli 50% mieszkania, 50% nie wiem, to może źle zrozumiałe. No trochę nie tak, powtórzę jeszcze raz. Proszę Państwa, w tej chwili do projektu budżetu wprowadzany jest program dotyczący wsparcia osób. Powiem o niskich dochodach, tak jak ta emerytka siedząca obok mnie. Jeżeli chce kupić piec za 4800, nie łapie się na program rządowy, bo minimum 7000 i w górę, to te osoby zostaną bez pomocy, tak? Więc my wypełniamy tą niszę. Zresztą ten program, o którym ja mówię, jest powiedzeniem programów, które były realizowane na terenie kraju przez inne gminy. Także to nie jest wielkie, można powiedzieć, odkrycie. Więc ona nie dostanie 5000, tylko 4800. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić piec za 6000, to dostanie 5000, a nie 6000. Natomiast mówiąc o ogniwach i kolektorach słonecznych, ja tylko rzucam luźne hasło. Że dobrze byłoby wprowadzić taki program w przyszłości. On nie jest jeszcze umieszczony w projekt, nie będzie umieszczony w projekcie budżetu na rok 2019, tylko w perspektywie, ponieważ program rządowy pozostawia mieszkańców z ogniwami i z kolektorami słonecznymi, co robił poprzednio Wojewódzki Fundusz, z czego jestem przykładem, i 6 albo 7 innych mieszkańców gminy, którzy wtedy byli na spotkaniu, znaczy było więcej, ale dach mieli źle ustawiony i tak dalej, i zrezygnowali z tego projektu. Więc w perspektywie czasu informuję ogólnie, że będę za tym, aby uruchomić również taki program. Nie w 2019 roku, znaczy teoretycznie też można w 2019 roku, no ale mamy niektóre zadania do zrealizowania, ja już ich nie będę tutaj wymieniał. Natomiast uważam, że po wymianie piecy trzeba iść w kierunku również ogniwa fotowoltaiczne, bo to jest oszczędność energii elektrycznej, a mówiąc inaczej, oszczędność pieniędzy w kasie podatnika. I stąd taki program uważam, że powinien być uruchomiony. Ale panie Kieszek, nie został uruchomiony, żadnego takiego naboru nie ma. To jest tylko moje luźne przemyślenie i perspektywa tego, co trzeba w tej dziedzinie zrobić. Czy są jakieś pytania jeszcze? Proszę. Troszeczkę to dziwne się wydaje, bo nawet przy tych 350 osobach, tak perspektywicznie zakładam, że ten program kiedyś ruszy, jeżeli dołożymy każdemu po 10 tysięcy, to wychodzi 3,5 miliona środków gminy. Skąd takie pieniądze? No to fajnie. Powoli, powoli. A jeżeli wystąpi 1000 osób i dofinansujemy każdemu po 10 tysięcy, to koszt takiej inwestycji wychodzi 10 milionów. Budżet gminy wolny środków to jest 2,5 miliona. Nie. Znów pan źle mówi. Ja przecież przed chwilą powtórzyłem, bo jeżeli państwo słuchaliście wyraźnie, nie dokładamy do ogniw fotowoltaicznych, bo tego w projekcie budżetu na 2019 rok nie zawiera. 350 osób było zainteresowanych nie ogniwami fotowoltaicznymi, tylko czym? Piecami. Z osób, które były na spotkania, na spotkaniu było około 120 osób, zgłosiło się w tej chwili kilkanaście osób. W związku z tym moja przymiarka jest tylko do piecy w kwocie 5000.
Więc jeżeli panie Kieszek pomnoży sobie pan 5 tysięcy na przykład przez 100 osób, to wyjdzie panu ile? No, liczył pan miliony, no to może i to będzie łatwiej policzyć. Ale to trzeba powiedzieć, że osoby, które kupiły na przykład w ostatnim czasie, w ciągu miesiąca, czy mogą też biegać? Oczywiście wyjaśniam, bo to jest sprawa bardzo ważna. Pani skarbnik jest, jeśli się pomylę, pani skarbnik, proszę mnie wyprostować. Gmina ma budżet roczny, w związku z tym nie ma możliwości finansowania wydatków wstecz. W związku z tym, jeżeli Rada Gminy uchwali budżet 29 grudnia, to jest sobota, 28 grudnia tego roku, to pierwszy wydatek z tego budżetu, jeśli ktoś kupi piec, załóżmy już skrajny przypadek, może być kiedy? 2 stycznia. Po pierwszego. Po podpisaniu umowy, tak? No, po podpisaniu oczywiście umowy jeszcze. Czyli teoretycznie 2 stycznia. Ale nie w 2018 roku, bo ustawa o finansach publicznych zabrania finansowaniu wstecz. Zabrania finansowaniu wstecz. Budżet gminy jest od 1 stycznia do 31 grudnia. Jeżeli będzie dużo chętnych, jakie będą kryteria? Proszę państwa, jeżeli będzie dużo chętnych, to ja mam czas do 15 listopada, żeby państwu przedstawić projekt budżetu. W związku z tym nie mówmy, ilu będzie chętnych, bo jeszcze jest to zbyt długi okres. Mieszkańcy złożą wnioski. Na etapie prac komisji może być jeszcze dołożenie do tego przedsięwzięcia. Jeśli będzie mniej osób, a ja na przykład mieszczę w budżecie 200 tysięcy, a będzie 100 tysięcy, to 100 tysięcy przesuniemy na posiedzeniach komisji na inne zadanie. W związku z tym jest sprawa dotycząca kwoty płynna. Wybiegając jeszcze odnośnie pana Kieszka zdania, no te 3,5 miliona. Załóżmy, że za 2 lata, czyli w 2020 roku albo w 2021 roku uruchomimy program budowy ogniw fotowoltaicznych, tak? No proszę państwa, no żaden problem odpowiedzieć na to. Przecież rząd przeznaczył 100 miliardów złotych na gospodarkę niskoemisyjną. Jak zobaczą, że wniosków jest, ile jest, to co będzie? Chyba trzeba było spytać samorządowców, jak stworzyć ten program. Będą mieli za 2 lata i pewnie ogłoszą jakiś program. Tak samo Regionalny Program Operacyjny RPO też ogłosił konkurs na wymianę pieców. Powiem, dlaczego nie złożyłem wniosku o dotację. Bo słyszeliście, jest na wymianę pieców środki unijne. To też odpowiedź na zapytanie pana Kieszka. Gmina mogła złożyć tych. Dlaczego nie złożyłem? No, jasnie i pragmatycznie. Regionalny Program Operacyjny to są środki unijne z działania infrastruktura i środowisko, z czego skorzystaliśmy na budowę kanalizacji Rudna Droga Opalączka. Pochwalę się, 1 180 000. Czekamy, jak nam zwrócą te pieniądze, bo my już zapłaciliśmy. Złożyłbym na przykład na 100, 200, 300 piecy. Tylko proszę państwa, każdemu z was w tym programie RPO zostało narzucone zrobienie audytu energetycznego. Co to jest audyt energetyczny? To jest taki dokument, za który trzeba zapłacić, z którego wynika oczywista rzecz, że zmieniając piec węglowy na piec gazowy ograniczamy emisję. Czy ktoś z państwa ma wątpliwości na ten temat? No ale jak to nasi urzędnicy, bo ja nie jestem urzędnikiem, jak to nasi urzędnicy? No trzeba coś ludziom tam zrobić, żeby napędzić rynek audytorów. Jeżeli docieplimy budynek, to trzeba robić audyt energetyczny? No przecież wiadomo, że będzie cieplej. Jak wymienimy okna, wiadomo, że będzie cieplej. I gdybym ja ogłosił ten nabór, bym powiedział, proszę państwa, proszę, kwalifikujecie się do tego programu, umieszczam pana X, Y do tego projektu, ale proszę mi dać audyt energetyczny, bo ja go z budżetu nie sfinansuję. Koszt audytu, wiecie ile jest? Drogo, na pewno. Pani Sołtysowa z Burmistrz powiedziała drogo, więc nie chcę tutaj rzucać liczbami, ale nie kosztuje to 100 zł. Powiem, kosztuje kilka tysięcy. I teraz, Regionalny Program Operacyjny jest kontraktowany na określoną pulę. Na określoną pulę. Na przykład nasza kanalizacja Rudna Droga, wniosków było ponad 100 złożonych. Wiecie, ile przeszło wniosków? 12.
Nasz był 12. Powiedzmy, że myśmy się znaleźli na 13 miejscu specjalnie. Pieniędzy wystarczyło na 12. Co bym miał powiedzieć? Proszę Państwa, no wydaliście parę tysięcy na audyt. No przepraszam bardzo, ale byłem nieskuteczny i niestety nie dostaniecie pieniędzy. Więc od razu odpowiedziałem i odpowiadam Pani Kieszeń. Racjonalnie, z rozmysłem, tak, aby mieszkańcy nie ponieśli straty, tak, będę realizował ten program. Tu jest to pytania? Dzisiaj przechodzimy do następnego punktu. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru teren A położonego w Sołeckiej Drzewie Izabeny, gmina Mogielnica. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym w związku z uchwałą numer 57 łamane przez 204 2017 z dnia 6 września 2019 roku terenu A położonego w miejscowości Izabeły gmina Mogielnica uchwalonego uchwałą numer 49 łamane przez 289 łamane przez 2009 z dnia 22 roku Rada Miejska w Mogielnicy stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica przyjętego uchwałą numer 57 łamane przez 253/2018 Rady Miejskiej Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2018 roku uchwala co następuje. Rozdział pierwszy. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru terenu A położonego w sołectwie Izabeli gmina Mogielnica, zwany dalej planem, którego granice oznaczone linią przerywaną w kolorze czerwonym i oznaczone literowo od A do K, wskazano na rysunku planu sporządzonego w skali 1 do 1000, stanowiącym załącznik graficzny numer 1 do niniejszej uchwały będący jej integralną częścią. Dwa. Załącznikami do uchwały są pierwszy rysunek planu stanowiący załącznik numer 1, 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik numer 2, 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiące załącznik numer 3. Trzecie. Plan zawiera ustalenia dotyczące pierwsze przeznaczenie terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 5. Wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej. 6. Zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów. Uzasadnienie. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru terenu A położonego w sołectwie Izabeny gmina Mogielnica. Prace dotyczące sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru terenu położonego w sołectwie Izabeny gmina Mogielnica prowadzone są w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzenie niniejszej uchwały jest konsekwencją podjętej w dniu 6 września 2017 roku uchwały nr 47
2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu A położonego w sołectwie Izabelin, gmina Mogielnica. Celem sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zwiększenie w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Mogielnica terenów o funkcji mieszkaniowej z możliwością realizacji zabudowy wielorodzinnej o niskiej intensywności, kontynuacji zabudowy jednorodzinnej oraz wprowadzenia podstawowych usług obsługujących mieszkańców osiedli. Projekt przedmiotowego planu wraz z niezbędnymi dokumentami planistycznymi, w tym z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych, został opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Tym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 3 października 2018 roku o udostępnieniu informacji o środowisku w jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Procedura sporządzenia przedmiotowego projektu planu wynika z powyższych przepisów prawa, została w pełni uwzględniona, a terminy dotrzymane. W ramach prac nad planem wypełnione zostały również wymogi strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określone w artykule 50, 51 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko. W tym uzyskanie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz pozytywne opinie do projektów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Przy sporządzaniu analiz urbanistycznych, koncepcji i projektu planu uwzględnione zostały wymogi wynikające z artykułu 1 ust. 2.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wymagania ładu ochrony środowiska, ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory architektoniczne i krajobrazowe, wymagania ochrony środowiska, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych, walory ekonomiczne przestrzeni, prawo własności, potrzeby obronności bezpieczeństwa państwa, potrzeby interesu publicznego, potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia w obszarze planu oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie, brak jest elementów związanych z potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa. Plan był sporządzany w sposób uwzględniający zapewnienia udziału społeczeństwa oraz zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych, jawności przejrzystości procedury została zachowana przez kolejność przeprowadzonych etapów procedury wymaganych zgodnie z artykułem 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. W tym uzyskano stosowne wnioski, opinie i uzgodnienia organów. Dostęp do informacji o pracach nad planem został zapewniony poprzez obwieszczenia, ogłoszenia oraz publikowanie w prasie lokalnej ogłoszeń o zbieraniu wniosków do planu oraz o terminie dołożenia do publicznego wglądu dyskusji publicznej i zbierania uwag. Ponadto na stronie BIP na etapie dołożenia do publicznego wglądu został uwzględniony projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W trakcie wyłożenia ani po jego zakończeniu nie wpłynęły uwagi do planu. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz sam projekt planu zostały udostępnione w ustawowych terminach w Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnica. Plan miejscowy obejmuje obszar o powierzchni około 8,73 hektara położony na północ od centrum miasta Mogielnica w sołectwie Izabeli. Plan jest niezagospodarowany i przylega do dzielnicy zabudowy mieszkaniowej przewadze jednorodzinnej i usług. Na terenie planu nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków ani do gminnej ewidencji
gminnej ewidencji zabytków. Podstawowe założenia planu to uporządkowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznych poprzez realizację nowej siatki ulic, wskazanie lokalizacji i zasad realizacji nowej zabudowy ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wartości przyrodniczych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Mogielnica, uchwała numer 57/253/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2018 roku. Teren objęty planem położony jest w kwartale MU z terenem zabudową mieszkaniowo-usługową. Projekt planu ustala teren stanowiący inwestycje w celu publicznego o znaczeniu lokalnym będące zadaniami własnymi gminy. Tereny dróg publicznych oznaczone symbolami literowymi KDL i KDD w stosunku do dotychczas obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwała Rady Miejskiej w Mogielnicy nr 49/289/2009 dnia 22 grudnia 2019 roku. Obecny projekt planu ogranicza ilość dróg publicznych na rzecz dróg wewnętrznych, co znacząco zmniejszy koszty realizacji planu leżące po stronie gminy. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru terenu A położony w sołectwie Izabeli gmina Mogielnica spełnia wymogi obowiązujących przepisów, w tym zgodności ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica, uchwalonego uchwałą nr 57/253/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2018 roku. Plan po uchwaleniu będzie stanowił należytą podstawę formalną i merytoryczną do wydania decyzji o pozwoleniach na budowę. Proszę Państwa, lokalizacja. To jest działka, którą swego czasu gmina sprzedała za kwotę, nie pamiętam, mogę się pomylić, w związku z tym 1,5 miliona, 1,2 miliona, czyli albo 1,5 miliona. Teraz nie pamiętam, ale w dokumentach można to oczywiście znaleźć, nawet gdzieś na pewno na stronie internetowej. Ten teren był przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod osiedle jednorodzinne na tej całej działce. Inwestor, który zakupił tą działkę, doszedł do takiego wniosku, że w części należy przeznaczyć fragment pod budownictwo wielorodzinne, czyli małe bloki. W związku z tym przystąpiliśmy do zmiany tego pierwotnego miejscowego planu, bodajże z 2009 roku, jak jest tam napisane. I wszystko było ok do momentu, dopóki po uchwaleniu przez Radę Gminy ten dokument nie trafił do wojewody. Wojewoda stwierdził niezgodność z tak zwanym studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. To ja określam jako kolejna makulatura do wyrzucenia, czyli taki dokument, który musi być zrobiony przed miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Więc przystąpiliśmy do opracowania nowego studium. Na temat studium Państwo pamiętacie, jak pan Bogdan Sawicki występował, że wiatraki będą stawiane, jakieś inne rzeczy, tam, to, wsio, owo. W związku z tym przedłużyło się również studium, ale w końcu studium zostało uchwalone. Daty tutaj są podane. Po uchwaleniu tego studium był już opracowany ten plan, czyli wskazujący oprócz zabudowy jednorodzinnej również kwartał pod zabudowę wielorodzinną. No i dzisiaj jest finał tych dokumentów dwóch, dokładnie to jednego, ale związanego ze studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli Rada Gminy przegłosuje tę uchwałę w tej treści, jak jest, to inwestor, który już dawno chciał zacząć budowę osiedla na osiedlu Belweder, można go powiedzieć osiedle Belweder Bis między Lasem Hebdą a Lasem Wspólnoty, przystąpi do realizacji. Jeszcze raz powtórzę. Działki budownictwo jednorodzinne i działki budownictwo wielorodzinne. Właściciel chce iść rozpocząć, znaczy chce rozpocząć działania w kierunku budownictwa wielorodzinnego. Część działek chce sprzedać, Państwo widzieliście ogłoszenia, które pojawiły się na naszym terenie. Ponieważ jest tutaj również część przyrodnicza, więc żeby znowu nie powiedzieć, że burmistrz rezerwat tam chce utworzyć, więc wyjaśnię. Wskazanie lokalizacji i zasad realizacji nowej zabudowy ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wartości przyrodniczych. Jak to należy czytać? Czytać to należy w ten sposób, że działki, które są zlokalizowane od ściany lasu,
czyli od lasów wspólnoty i od lasów Henta, będą miały większą powierzchnię. Większą powierzchnię, czyli właściciel w tej chwili, jeżeli będzie komuś sprzedawał działkę, ktoś jest zainteresowany działką przy lesie, no to na pewno nie dostanie innej możliwości, jak ta działka musi być większa. Jak to mniej więcej wygląda, jest do prądu w Urzędzie Gminy, w związku z tym nie ma żadnego problemu. Informacja również będzie uchwalona, zamieszczona na biuletynie informacji publicznej, więc będzie można przeczytać. Nie ma to związku bezpośredniego z tworzeniem jakiegokolwiek tam rezerwatu czy innej rzeczy, co od razu mogłoby być odczytane pod moim kątem niesłusznie. Proszę Państwa, odnośnie tego terenu, to jest, ten teren miał być kiedyś, była taka mowa na, jeszcze za poprzedniej rady, że ten teren miała gmina zagospodarować, prowadzić wodę, kanalizację, uzbroić ten teren i sprzedawać działki. Okazało się później, że ten teren został sprzedany prywatnemu deweloperowi za marne grosze i teraz gmina będzie musiała jeszcze dołożyć do tego infrastrukturę, czyli drogi, doprowadzić wodę, bo to jest obowiązkiem gminy, zrobić kanalizację, doprowadzić... Słucham? Ja zaraz opowiem. Na prywatne działki. Wodę, obowiązkiem gminy jest doprowadzić wodę. Zapewnić... Pan pomyśli, co pan mówi. Proszę pomyśleć, czy to prywatne działka, gmina może inwestować. 50. A za jakie tylko marne pieniądze może pan powiedzieć? No niecałe 2 miliony. Deweloper teraz ja sprzedałem. Deweloper sprzedaje teraz 50 zł za metr, czyli weźmie za to powiedzmy 12 hektarów, weźmie 6 milionów. No. Takie są realne. Odpowiem. To, co powiedział pan przewodniczący, jest niestety nieprawdą. Nieprawdą w wielu względach. Po pierwsze, jestem burmistrzem od 99 roku i zagospodarowałem stary teren. Więc chciałem zwrócić panu przewodniczącemu uwagę, że jeżeli mówi jakieś rzeczy, a był również wtedy radnym, to powinien już wtedy tę informację zapamiętać. A mianowicie, jest obowiązkiem doprowadzić przez gminę wodę i kanalizację do granicy działki. Proszę Państwa, do granicy działki. I do granicy jest doprowadzona kanalizacja, bo Izabelin jest skanalizowany i belweder. Mało tego, na starym belwederze wyłączyliśmy jeszcze fragment gruntu z ostatniej działki, żeby było połączenie starego belwederu z nowym. W związku z tym nie poniesiemy w tej chwili żadnej złotówki ani na budowę dróg, bo drogi wewnętrzne kto finansuje? Właściciel. Nie poniesiemy na kanalizację, nie poniesiemy na wodociąg. Czytanie, doprowadzenie do działki należy rozumieć doprowadzenie do całej działki 11,5 hektarów. Zapytam sadowników, bo tak mniej więcej mi się przypomniało, oczywiście to można sprawdzić. Zostało to sprzedane tak. O ile pamiętam, z hektara wychodziło 230, może 250 tysięcy za hektar. To tanio? To ja bym chciał tak sprzedać. Proszę Państwa, więc panie przewodniczący, jeżeli mówimy, to mówmy raz na raz. Za ile sprzedaje? Za takie grosze. Za ile sprzedaje? Oczy zamykać. Proszę Państwa, za tyle sprzedaje, za ile jest chętny ktoś, żeby kupić. To jest pierwsze. Tak? Na tym starym belwederze. Na tym starym belwederze podzielonym na działki gmina musiała doprowadzić wodę, kanalizację i tak dalej, bo my wydzieliliśmy pojedyncze działki. Więc jeżeli byśmy założyli, że my sprzedamy całe 11,5 hektara na tych uzbroimy, czyli zrobimy wodę, kanalizację, drogę asfaltową, chodniki i oświetlenie. To byśmy musieli sprzedawać te działki za kwotę ho, ho, ho. Więc w tamtym czasie sprzedane działki, tak jak powiedział tu kolega Zawadzik, przy takiej cenie, a sprzedaż była tej działki 2009-2010 rok chyba, bo tak mniej więcej zaczęła się procedura, za 200, tak jak mówię, 30 lub 40 tysięcy. I jeszcze raz powtarzam, nie mylić przyłączenia do działek, jakie tam będą. To musi zrobić właściciel. I ten właściciel to nie jest deweloper,
Był tutaj na sesji rady. To jest były nasz uczeń liceum ogólnokształcącego w Mogielnicy. Przedstawiał te propozycje. W związku z tym, panie przewodniczący, chciałbym, żebyśmy mówili racjonalnie i jeszcze raz powtarzam, do granicy działki jest doprowadzona woda, kanalizacja, ulica spacerowa i ta się chyba nazywa Belwederska. Synteza wyników. Prognoza skutków finansowych. Oczywiście to jest prognoza skutków finansowych dla planu, dla tej części opracowana, bo bez tej prognozy skutków nie możemy uchwalić miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Te wartości, które tu zostały wyszczególnione, co mają oznaczać? Że co, opłaty planistyczne jakie będą? Opłaty adiacenckie? Sprzedaż gruntów? Co? Realizacja zabudowy technicznej? To jest osoba, która kupuje. Czy to jest działka gminna, czy działka deweloperska, czy działka, tak jak tutaj przedstawiciela, który mówił, ma prognozę skutków finansowych, ale to nie oznacza, że to gmina płaci. Panie przewodniczący, synteza wyników. Proszę mi napisać obowiązek zapłacenia za to przez gminę. Niech pan pokaże, gdzie to jest napisane. Mogę zabrać głos? Proszę. Te dwie strony, proszę państwa, są wyciągnięte z dokumentu dołączonego razem do tej uchwały, którą mamy dzisiaj przegłosować. Prognoza skutków finansowych koleja MPZP w terenie A, położonego w sołectwie Izabeli, gmina Mogielnica. Bilans skutków finansowych. I napisane jest wyraźnie w ten sposób. W którymś miejscu jest napisane, że gmina ma obowiązek wykupić część tych terenów pod miejsca zieleni, pod drogi, pod doprowadzenie sieci ciągowej kanalizacyjnej. Tutaj, jeśli można, bym bardzo prosił o pełny dokument tej skutki finansowej. To napisane jest wyraźnie, że gmina musi wykupić część rzeczy. Jest policzone również, że 30 zł netto jest wyceniona obecnie ta ziemia. Jest, proszę państwa, pisemko z roku listopad 2012 rok, w którym po raz pierwszy, po raz któryś raz sprawa stanęła o sprzedaży tej działki, tych działek, to są dwie działki, 20 hektarów i 2200. Ceny były 2,5 miliona za 11 hektarów i około 0,5 miliona za 2 hektary. Było parę przetargów. Nie odbyły się, nie było chętnych. W listopadzie pani Babska Jakubczak powiedziała wyraźnie, żeby tego nie sprzedawać, tylko zagospodarować, budować bloki lub domy komunalne. Pan Wiesław Wilewski powiedział, że żeby zagospodarować ten teren, należy wyłożyć w niej duże pieniądze, ponieważ od wielu lat nic nie było robione. I oczywiście zaproponował bliżej ceny rozrywkowych od milionów za tą działkę 11 hektarów. Później ja mówiłem również, że lepiej dołożyć na ileś pieniędzy, podzielić zrobić drogi, kanalizację i tak dalej, jak się obecnie robi ludziom i mieć na własność tym ziemię i sprzedawać w cenie mieszkańcom, którzy by chcieli się budować. Wyśmiano mnie. Tyle pieniędzy to trzeba zrobić. A teraz jest wyraźnie, proszę państwa, to pisemko są wydatki prognozowane, oczywiście bez obecne ceny, tylko chodzi mi 3 milionów 705 tysięcy. Ceny i wartości nie zagrają podatku VAT. I w tej prognozie jest napisane wyraźnie, że gmina musi wykupić ziemię pod wodociągi, kanalizację i głównie pod ulicę. Wykup terenu 335 tysięcy. Budowa ulic 1,5 miliona. Tereny zieleni 400 tysięcy. Czyli wodna 322 tysiące, kanalizacyjna 776, razem 3,705 tysięcy. Wpływy z podatku na 10 lat 1,6 mln. Na to napisane jest bardzo śmiesznie, proszę państwa, że skumulowany 10-letni bilans skutków finansowych planu wynosi 1,6 mln minus 3,7 mln, to jest minus 2 miliony. Średnio minus 202 tysiące złotych rocznie. I bilans uwzględniający
bezpośrednie skutki uchwalenia planu miejscowego w obszarze planu jest nieznacznie ujęte. Mieliśmy ziemię. Warto około 3,5 miliona złotych co najmniej. Sprzedaliśmy ją za 2 miliony. Mówię o tych jednostkach etatu. Czy my się nie mamy? Mamy 2 miliony. Teraz my musimy dołożyć 3 miliony 700? Bo wszystkie rzeczy. Czyli nie mamy ani ziemi, ani pieniędzy. Pieniądze weźmie sobie deweloper, który tam postawi działki i pójdzie. To będzie około 80 miejsc na budowę domu. Jednorodzinny. I on, cena już jest podwyższona do 50. Myśmy to kupili przez za 18 zł za metr. Ten ziemi. Sprawdzamy. Tak. Znaczy tak, oni kupili za 18 zł, 80 dokładnie. My kupujemy po 30 metrów to, żeby zrobić im ulicę. Czy tu jest sens, gdzie logika, proszę Państwa? Jestem za tym, żeby tą sprawą dogłębnie zajęła się nowa rada. Szanowni Państwo, powiem takie moje ulubione powiedzenie. Samorządowiec to jest taki człowiek, który wie, o czym mówi, a polityk niekoniecznie. No i cóż, różnica między mną a panem Sawickim jest taka, że ja wiem, o czym mówię, a pan Sawicki nie wie, o czym mówi. Jeszcze raz powtórzę. Prognoza skutków finansowych musi być dla każdego planu. Nawet gdyby gmina nie była właścicielem tej działki wcześniej. Notabene nabyliśmy ją przez zasiedzenie, za darmo. Gdyby nie była, to my mamy obowiązek wykupić drogę, która nie jest drogą wewnętrzną, tylko drogą gminną. Gdyby w miejscowym planie była zapisana droga gminna w pola, górne pola, taka była sprawa kiedyś miejscowego planu, kto pamięta, w 2002 roku, jak było całe zebranie, jeśli ktoś z Państwa sołtysów pamięta, tam mieszkańcy nie wiadomo, że Złodek, gmina była zobowiązana. Więc panie Sawicki, niech pan sobie przeczyta, co to jest droga wewnętrzna, niech pan się nauczy, co to są skutki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i niech pan nie sieje dezinformacji, bo pan dezinformuje. Ja, proszę Państwa, 20 lat urzęduję i jeżeli tu mówię, to mówię z pełną odpowiedzialnością słowa. Żadnej zieleni nie będziemy wykupować, żadnej linii tam nie będziemy budować, żadnej drogi z budżetu gminy nie będziemy realizować, żadnego oświetlenia. To nawet za energię elektryczną na tym osiedlu będzie płacił właściciel, bo to jest droga wewnętrzna, a nie gmina. I różnica, tak jak mówię, polega na tym, że proszę Państwa, w eter w tym kraju puszczane są informacje. Minister rolnictwa Ardanowski mówi w ramach kampanii wyborczej, że proszę Państwa, wnioski suszowe leżą w gminach. No myślałem, że zerwę boki. Ja już, no, ci, którzy z Państwa to słyszeli i wiedzą, jak wygląda sytuacja. No pan minister powinien najpierw i pan Sawicki, zanim coś powie publiczne, zastanowić się. Proszę Państwa, o wnioskach suszowych, które zapomniałem, kiedy były, jest procedura. Zgłoszenie przez rolnika, wskazanie komisji do wojewody, termin u wojewody, kontrola terenowa, następnie co? Podpisanie wniosku leży w wojewody. No jeżeli u wojewody leżą nasze wnioski gminy Mogielnica, nie wiem kiedy nawet już były te wnioski. Lipiec? Jeszcze wcześniej? Czerwiec? No proszę Państwa, no to jeżeli wojewoda, przedstawiciel rządu, nie samorządu, nie wie, że tam leżą te wnioski, to na Boga, ludzie, nie wprowadzajmy w tym kraju ludziom dezinformacji, bo rolnicy, którzy złożyli wnioski suszowe, to się z tego śmieli. Ale Państwo, ci, którzy nie składali tych wniosków, typu, nie wiem, nauczyciele, lekarze, mogą na ten temat, no niestety, te bzdury powielać. I jeszcze mało, czyja jest wina? Samorządów. Idźcie do wójta burmistrza, no przecież kapara. I ja dlatego mam taką prośbę, jeżeli radny chce wprowadzać dezinformację, a takim przykładem jest pan Sawicki, bo to, co mówił, jest niezwiązane i mówi nieprawdę, no to
muszę wystąpić i niestety powiedzieć, że mija się z informacją tą, którą tutaj przekazał i to w sposób bardzo, bardzo znaczny. Teraz to pan się mija z prawdą, przepraszam, bo pan minister Ardanowski powiedział, że są gminy, które nie złożyły. Nie mówił akurat o naszej gminie, bo nasze złożyły. Powiedział, że ileś gmin nie złożyło wniosków i nie złożyło. A pan burmistrz mówi, że wszystkie gminy złożyły. Wszystkie gminy nie złożyły. Panie przewodniczący rady, ja muszę panu odpowiedzieć, no bo pan jest przewodniczącym, ja burmistrzem, więc musi być wymiana informacji bezpośrednio. Jeżeli pan to, co słyszał, to pan słyszał, ale ja mówię przekaz, jaki jest. Przekaz jest jeden. To jest wina samorządów. To ty, i nie. Tych, które nie złożyły. Nie. Przekaz medialny jest jeden. Proszę pana, manipulacja tym społeczeństwem jest posunięta w tej chwili do granic możliwości. Przekaz jest jeden. To samorządy. A mnie nie interesuje, że przedstawiciel rządu powinien konkretnie powiedzieć, nie przekazała wniosku gmina Pcim Mały, Pcim Duży i Pcim Wielki. Ja bardzo poproszę o ten dokument, pełną wersję, jeśli można. Oczywiście będzie dostępny na BIP-ie, jest dostępny i był wyłożony. Panie drogi żarty, poproszę teraz ten dokument, żeby odczytać informacje, jakie tam są, żeby panu dzwonić, że pani kłamie. Ja. Proszę państwa, dokument został wyłożony do wglądu. Dokument był, państwo uchwalacie albo nie. No, ja nie będę mówił. Ja nie będę w tej chwili biegał po dokument, który był wyłożony do wglądu. Był wyłożony do wglądu? No, proszę go sobie przeczytać i przynieść, a nie fragmenty. To poproszę na sesji jako materiały. Mamy jako radni. Przewodniczący Rady zarządza, jakie materiały chce. Dostał to, co chciał. Masz? Panie przewodniczący, ma pan dokumenty? Tego nie ma. Czego nie ma? No ma pan dokumenty. Tego nie ma. No to jeżeli... No, cały dokument związany z uchwaleniem miejscowego planu jest wyłożony do konsultacji. Umieszczony jest na stronie BIP-u. Biuletyn Informacji Publicznej. W związku z tym tam są również propozycja skutków finansowych, strategia oddziaływania na środowisko, ale również i zapisy miejscowego planu. Są jeszcze jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie mandatu. 7. Kto jest przeciwny? 1. Kto się wstrzymał? 5. Dziękuję. Jeszcze dodam do tego komentarz. Proszę państwa, jesteście tu jako sołtysi, jesteście jako radni, wybrani jako przedstawiciele. To na obowiązku burmistrza jest przedstawić wam informacje rzetelne i wiarygodne i jednocześnie dbać o rozwój tej gminy. Ale jeżeli część radnych idzie w kierunku, żeby nie dbać o rozwój gminy, i powiem tak w cudzysłowie, szukać dziury w całym, to niech mi ktoś nie zadaje pytania. Panie burmistrzu, bloki trzeba stawiać. W Mogielnicy bloki gmina ma stawiać. Może jeszcze i hotel ma stawiać. Może jeszcze, nie wiem, pałac kultury albo tramwaj między Mogielnicą a Izabelą. Trzeba to, o czym mówimy, odnieść do poziomu gminy miejsko-wiejskiej, jaką jest Mogilnica. I nie opowiadać rzeczy, które są niestworzone, bo poziom gminy Mogilnica nie może być porównywany do poziomu nawet gminy Grójec. Ja już nie powiem o większych miejscowościach. I jeżeli ktoś mówi, panie burmistrzu, stwórz pan miejsce pracy, no to pan burmistrz w pierwszej kadencji zakład jeden, wygoniony, zakład drugi, wygoniony, zakład trzeci, wygoniony, zakład czwarty, wygoniony. No dzięki Bogu, że Ukrainie przymierza się, bo działki nie sprzedał. Podatek płaci, prawie połowę podatku rolnego płaci, znaczy mówię o wysokości, bo podatek rolny w tym roku jest 1 100 000 około, płaci około 600 tysięcy podatku z nieruchomości. Więc proszę państwa, ma zakupione 10 plus 6 i 7 albo 7 i 6, no około 17 hektarów. Droga jest przygotowana, za którą musieliśmy zapłacić starostwie w ramach popierania rozwoju przedsiębiorstw w przyszłości.
mimo że wielokrotnie wystąpając do starosty, zostało nam narzucone 150 bodajże tysięcy albo 154 musiało być zapłacone. Firma zapłaciła za to, przelała pieniądze na nasze konto, gmina nie dołożyła, żeby był dojazd przez las. Moim zadaniem było tylko wynegocjować warunki z lasami państwowymi, ponieważ jest tak zwana specustawa, to wynegocjowałem i ta droga będzie bezpośrednio do zakładów. Ale pytanie jest takie, nie ja głosuję, tylko radni. W związku z tym, jeżeli ktoś głosuje przeciwko miejscowemu planu zagospodarowania przestrzennego i mówi, nie wiem, o TBS-ach albo o budownictwie komunalnym, no to proszę Państwa, powinien zmienić miejsce i powinien startować co najmniej do Rady Miasta Radom, może do Grójca, a nie do Mogielnicy, bo to oznacza, że ten radny jest odepadny od rzeczywistości. Prawie bieżąco. Nie, jeszcze trzeba skończyć. Na BIP-ie jest ogłoszenie o wyłożeniu planu, tekst planu teren A Izabelin, podmiana środowiskowa, załącznik jeden teren A Izabelin, nie ma prognozy finansowej. To jest jeden. Będzie, zaraz panu udowodniony, że pan mówi nieprawdę. No dobra. Na razie to widzę. No. No to jest jeden. Sprawa następna, proszę Państwa, jeśli mogę sobie rzec. Znowu będzie w ten sposób, jak ze słynną inwestycją, że my nasze pieniądze publiczne dajemy za darmo jakiejś firmie zewnętrznej i potem jeszcze ciężko płacimy, żeby tę firmę utrzymać. Lub my duże pieniądze płacimy za na przykład za działki, która ta firma będzie miała, a my im zapewnimy wszystko. Proszę Państwa, to głosowanie było, Rada podjęła uchwałę, ale nie chciałbym być w złym pogodzie. Zobaczymy, jakie będą ceny tego wszystkiego. Odchodzimy na temat prorokowania pana Sawickiego. Proszę Państwa, no cóż, muszę powiedzieć, chociaż nie lubię takich dyskusji, ale powiem tak. Prorokował kiełbasę wyborczą, którą burmistrz załatwił, 22 miliony na gospodarkę wodno-ściekową. Powiedział, panie burmistrzu, proszę oddać te pieniądze, bo zagrożenie dla budżetu. Została wybudowana wodociąg, kanalizacja, zmodernizowana stacja odwadniania wody, oczyszczalnia ścieków. Tym między innymi, którzy zatrudniają i płacą podatki, bo pan ze swego podatku nie starczyłoby przez całe pana życie wybudować nawet 100 metrów chodnika, a firma Doppler, firma Refresco płacą łącznie podatku około 2 miliony od nieruchomości rocznie. Więc jeżeli pan mówi komu, zadaniem gminy jest wspierać przedsiębiorców. Jeżeli ma możliwość podłączenia się do oczyszczalni, zapłacił za dokumentację, dołożył do realizacji, my pozyskaliśmy środki, oczywiście też dołożyliśmy w postaci pożyczki umarzalnej czyściowo i skonsumowaliśmy 22 miliona. Pan nazwał to kiełbasa wyborcza, zagrożenie dla budżetu gminy. Spajtowaliśmy? Nie. Więc proszę Państwa, jego prognozy i moje prognozy tym się różnią, że moje są skuteczne, a jego są dywagacjami. Jeżeli ktoś potrafi czytać na stronie internetowej ZSD Mogielnica, są wszystkie dokumenty, można sobie zobaczyć i sprawdzić, kto ma rację. Przechodzimy do punktu 13, sprawy bieżące interpelacji radnych. No. Czy radni mają? Ja mogę. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, mam takie pytanie od mieszkańców tutaj miasta, bo dużo powiem, wracam się po mieście i słyszymy tutaj, że zostało zainwestowane takie ogromne pieniądze w stację oczyszczalni ścieków. Dlaczego ciągle śmierdzi na mieście? Powiedzmy szczerze, samej śmierci. Proszę Państwa, odpowiem na to, a to jest też moje ulubione powiedzenie i na pewno już mówiłem w trakcie Waszej kadencji. Oczyszczalnia przerabia gier, a nie perfumy. Bardzo co pójdzie kanalizacją? Tylko że w normalnych oczyszczalniach się tego nie czuć. Wszędzie czuć. Proszę pana, to pan to nie wie o czym pan mówi. Tak. Proszę panie sołtys, tak? Panie burmistrzu, Wysoka Rada, ja chciałam podziękować za te ekologiczne szampo dostawców. Z tym, że tak naprawdę to jest mi bardzo przykro, że z ekologicznego szampo dostawców korzystają tylko mieszkańcy bloków.
mogą skorzystać. A ja jestem mieszkanką wsi Brzostowic. Zapominajmy też, że już im się coś należy. Tam coś się dzieje chyba na tym placu, co ten pan Ukrainik coś tam będzie robił, bo jest nieraz, ja tam przyjeżdżam często rowerkiem, no to tam widzę, że coś się dzieje, jakieś są tam podsywane wypłoki. To tak trochę zajęto. A jeszcze chciałam podziękować, bo na pewno też były starania gminy, że ruszyła rozbudowa drogi 728 tysięcy, ale jeszcze widzimy, że już prace ruszyły. Dziękuję. No, to dobrze. Teraz odpowiem na temat tego ekologicznego szamba. Ekologiczne szambo zostało zaprojektowane jako docelowa pompownia ścieków do oczyszczalni, która będzie przy zakładzie firmy LAM, bo tak ta firma się nazywa. I dlatego w części zostały podłączone bloki nową instalacją. W momencie, kiedy ruszy budowa, nasza kanalizacja jest podprowadzona pod tory, zostanie podłączona pod oczyszczalnię. I taka rozmowa jest i zapotrzebowanie zostało określone w piśmie do niego, o ile pamiętam, 200 albo 250 metrów sześciennych na dobę, żeby podłączyć trzy miejscowości. Pączew, Brzostowiec i Wólka Gostowska. W ten sposób gminie odpadnie problem budowy oczyszczalni ścieków, a my oczywiście za ścieki będziemy płacić, natomiast będziemy mieli możliwość odprowadzania. W związku z tym docelowo cały Brzostowiec również jest przewidziany do skanalizowania. Myślę, że jest to rozwiązanie korzystne dla gminy. Takie rozmowy były prowadzone na ten temat. Informacja była przeze mnie przekazywana i myślę, że ona dojdzie do skutku. Zapowiadana budowa tego zakładu, co prawda w prasie ukraińskiej był wywiad pana Tarasa Babczewskiego. 2019-2020 rok, nawet padła kwota, o ile pamiętam, na początku 40 milionów ma być na uruchomienie. Jeżeli chodzi o drogę wojewódzką, bardzo się cieszę, to co mówiłem tutaj wielokrotnie, budowa ruszyła. W miejscowości Brzostowiec będzie wybudowany chodnik. Jadąc od lasu Brzostowskiego pierwsza w lewo, tak jak jest ciąg, koło stacji gazowej w dół, do skrzyżowania i do Wólki Gostowskiej. Podłączenie oczywiście do naszej drogi gminnej i do drogi powiatowej. Na odcinku od mostu na rzece Lubiance w kierunku do Nowego Miasta do granicy będą zastosowane tak zwane odbarczeniówki, czyli takie boczne drogi. Z czego to wynikało? Ja już mówiłem, było spotkanie z mieszkańcami wtedy Wólki Gostowskiej i Brzostowca. To wynika z tego, że jest dużo poprzecznych działek dochodzących, w związku z tym za każdym razem byłby zjazd i przepływ. Z tego tytułu zostali mieszkańcy tam wywłaszczeni, dostali odszkodowania i będzie równoległa odbarczeniówka. Jadąc do Warszawy po lewej stronie do rzeki Lubianki, jadąc do Nowego Miasta po lewej stronie do granicy z Mińskiem. No po prostu ja mam to zapłacone, a brama, siatka, to wszystko jest moje. Ja mogę rozmawiać z kimś na ten temat. Wywłaszczenia to będę miał wojewoda. Wtedy była pani jako przedstawiciel wojewody w szkole, zrobiliśmy spotkanie, więc bezpośrednio adresatem jest wojewoda, ponieważ tam, gdzie są sprawy sporne, czy na przykład nie ma tytułu własności, albo nie ma postanowienia o nabytku spadku, kwoty leżą w tak zwanym depozycie. Przykładem jest gmina Mogielnica. My w tym roku z tytułu depozytów, bo uregulowaliśmy stan prawny dróg dochodzących do drogi wojewódzkiej. Mogę się pomylić, pani skarbnik, jeśli pamięta, nie będę sobie poprawił, ale 200-300 tysięcy wpłynęło. W tym roku? Tak. 200 coś. 200 coś. Ja mieszkam w takim budynku, gdzie mieszkało starsze małżeństwo. Co się właszczy? Jechać do Radomia, do wydziału drugiego. Gdzie jeździłam? O swoją działkę. No niestety, jedną marzło, ale trzeba mieć własność, a to cudze nie można brać. No.
Musi być postanowienie o nabyciu spadku, czyli jest sprawa do sądu, jeżeli będzie... 60 osób... 10 lat może w depozycie leżeć pieniądze. Opłaci się spółka, ja mam fundusz, to się nie ma... To znaczy, nie głosowe, to tylko wspólnota wiejska, ale nie uregulowana. I tam z tego leży w depozycie. 10 lat. Przez 30 lat, no to nie wiem, o co chodzi. Taki jest w tej chwili zapis na tej sprawie i w związku z tym, no, ustawa sejmowa musiała być wyjęta, żeby to uprościć. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś sprawy mieszkańców? Proszę bardzo. Proszę o ciszę. Sprawę tych dróg Wiktorowskich. Czy nie można gdzieś pisma wysłać, żeby powiat to powycinał, czy droga jest powiatowa, czy gminna? Naprawdę te drogi zarosły krzakami, że samochody jak się nie odcierają. Tam jest dwa sprawa zgłaszana na Michałowice, tu jest na działce samochodów. To ja bym pismo wydelegować. Takie na te odcinki pamiętam zostało przekierowane pismo do starostwa, natomiast odcinek gminny ostatnio był czyszczony. Panie dyrektorze, jest pan dyrektor gospodarki komunalnej. Pan dyrektor Kierkowski jest. Mówię, że ostatnio był, znaczy chciałem powiedzieć, żeby pan potwierdził. Otalość Dolna, Otalość było oczyszczenie, było wskazanie mieszkańca, potem przejeżdżałem i uzgodniliśmy jeszcze kolejny odcinek do czyszczenia. Jeżeli na drodze gminnej państwo wskazujecie, nie ma problemu. Jest tutaj prezes wspólnoty gruntów i lasów, uzgadnialiśmy tę sprawę na drodze, na Belwederze, można tak powiedzieć, jeżeli gdzieś drzewo czy cokolwiek się zdarzy, więc proszę zgłaszać, ta informacja zostanie przekazana we właściwe miejsce. Panie dyrektorze, jeszcze w tym, w Stegnach jest teraz taka sytuacja, że tam energetyka wycinała pod linią gałęzie i oni to porzucali, także te gałęzie jeszcze przycisnęły te krzaki, które są przy drodze. I tam jest w Stegnach już całkiem wychodzą te drzewa. No nie drzewa, to są po prostu chaszcze takie, wychodzą na drogę i tam jest też ciężkie. Jeśli chodzi o drogi powiatowe, to jest jak słami pismo kiedyś. No były raz w tej chwili albo nie ma pieniędzy, albo nie ma sprzętu, albo nie ma ludzi. Taka jest sytuacja, sama byłam osobiście. Bo ponieważ droga od Mogielnicy do na przykład do Michałowic akurat najczęściej tam jeżdżę, no jest fatalnie, po prostu dwa samochody, tym bardziej jak jedzie większy, nie ma możliwości, żeby się nie minąć, żeby o chaszcze nie za. To samo jest w Stegnach, szczególnie panie dyrektorze, pod tą górką i koło pani Kaczyńskiej, gdzie jest zakręt, tam jest niebezpiecznie, bo tam jest bardzo dużo. U mnie na przykład cały ruch jest zawalony. I co, ja mam to przeprowadzić? Dziękuję, że sobie jeszcze nie widzę. Uważam zakończenie obrad. Dziękuję państwu.